Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed IV: Black Flag. I zdobyliśmy już praktycznie wszystko, co mogliśmy zdobyć z rzeczy pobocznych. Jedyne, czego jeszcze nie zrobiłem, to nie upolowałem białego wieloryba, ale nie czuję potrzeby, żeby to robić w zasadzie. Pomyślicie pewnie, a co z 3 mapami skarbów? No, te mapy skarbów można zdobyć. Zapytałem, wysyłając flotę Kenwaya gdzieś na zadania. Tym się nie zajmowaliśmy, bo to było mocno poboczne i mało przydatne. Jak się okazuje, tam gdzieś 3 mapy skarbów też były. Trudno. Zrobiliśmy sobie za to Long Bay. Mamy, proszę ja was, jakąś specjalną zbroję z wcześniejszych cywilizacji, więc myślę, że możemy już ruszać dalej z zadaniem głównym do Kingston. Przeniesiemy się tam szybko. Napływaliśmy się w tej serii, długa seria, emocjonalna, na różne sposoby. Pokażcie mnie tą grę, co wy tutaj macie dla nas. Jak widzimy, na 100% nie jest gierka zrobiona, nie będzie, ale zdecydowana większość, nawet z szukaniem jakichś pomniejszych, pojedynczych skrzyneczek, bo przyjemność z eksploracji jest wysoka. Ale kontynuujemy naszą historię. Mieliśmy małą przerwę, emocje były wielkie, nie każdy przetrwał, nie każdemu się udało. Captain Kenway. You have something for me? The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about from what I hear. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat. Ruggero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Z tym, że trochę dziwnie wygląda Kenway w tej zbroi, jak taki z przyszłości, mimo że ona jest z przeszłości. I jeszcze ten kaptur, który tak fajnie zakłada, którego nie ma, nie? To po prostu z przyzwyczajenia, nieważne, on wie, że nie ma tego kaptura, nie? Po prostu tak jest przyzwyczajenie już. To trochę komicznie wygląda. No ale chodziliśmy już w różnych ciuchach tutaj w tej grze, więc myślę, że jeszcze pobiegamy w tej i zobaczymy, czy naprawdę... Ona odbijać ma metalowe pociski, to znaczy inaczej mówiąc kule, tak? Najprawdopodobniej. Mogą... nam nic nie zrobić, tak? To też ciekawe, jak bardzo jednak potrafią wpłynąć emocjonalnie te historie na mnie w tej grze. Potrafią dzięki tym postaciom, które są najczęściej wzięte, prawdziwe też, no nie? Albo ich historie są dosyć już wcześniej gdzieś nie wiem, czemu mnie zaatakowali w sumie. To jacyś piraci chyba. A tu trzeba przypomnieć, że te postacie tutaj w tej grze, one często są jakieś historyczne, co nie? Więc ich głębia jest większa dzięki temu, że one już wcześniej... ta historia nie została napisana teraz na przykład, nie? Nawet przy tworzeniu tej gry. w dużej mierze jakieś podstawy mieli do tego już, żeby to, żeby wiecie, żeby te postacie zrobić. Więc to dodaje im właśnie tej głębi. Subdue the world is beyond me. Where am I to find such money? Barely honor. Bloody! Aha, tu już nie usiądzie, tak? Okej, gołymi rękami, tak? Znaczy tylko tym, co mam przy sobie. Ej, było zabij! Czemu mam go zabić tylko w tym miejscu? Dobra. To fuck. No nie, czasami wiecie dobrze, że on potrafi wskoczyć gdzieś, kurde, w... nie wiadomo gdzie. Albo to wbieganie na... obramowanie drzwi, nie? Zamiast, kurwa, przejść przez nie. There is no beauty to this city. No expression of joy, no aesthetic plan. You walk your streets like animals. Like cattle with no sense of decorum. Idiots. You are all idiots. How do English believe you can subdue the world is beyond me? Może po tym drzewie. Teraz się zaliczyło. Naciągane to było trochę. Bo zależy, czy cię tam przez sekundę ktoś zobaczy, czy akurat nie, no nie. Takie sobie. Salve. Forgive the lateness of my arrival. I am Rogerio Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Not a problem. Ladies and gentlemen, a toast to my brief tenure as governor of the Bahamas. No less than 300 of our pirates took the king's pardon and swore fealty to the crown. And yet, for all my successes, his majesty has seen fit to sack me and call me home to England. Any regrets, Captain Rogers? Any business left unfinished? Yes. That I paid for Nassau's restoration with my own money. Fully 3/4 of the improvement. No wiecie, czasami zabijasz typa właśnie w taki sposób wśród tłumu ludzi, jak w sumie przed chwilą tego dyplomatę. I spoko, oni wszyscy sobie gdzieś poszli, zniknęli, masz to co miałeś, nie? Przez sekundę cię nikt nie zobaczył, jest git. No tu rozumiem, w sumie jest przyjęcie, nie? Jest w chuj ludzi, jest powiedziane, że jest przyjęcie. Ale tam też było w chuj ludzi. Zabiłeś typa na ich oczach praktycznie, jak mógł nikt nie zauważyć? Nie. Znaczy tam tak, tutaj nie. Okej, no to muszę rozkminić jakiś lepszy sposób, spoko. Ale to mogłoby być jasne bardziej. Na przykład zabij Rogersa w ustronnym miejscu. Albo no. Albo i ukryj ciało, o. I ukryj ciało. I już będziesz wiedział co masz robić od razu, no. And both our lives have been the better for it. Forgive my curiosity, Governor. Perhaps I'll be more candid later, when the remainder of my reason has left me. Gdzie tu się szlają tam? Idzie gdzieś tam. Tu? He was a privateer once. How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. There's no man on earth who needs that power. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Here, at the edge of a blade, I find a friend in you at last. Principe, you mad bastard. Our best sources say Principe. I've got to hide out of here! Hey, oh, that man there! The Italian, he did it! Dobra. No i chyba tak się nie usiądzie na ławce. Dobra, zabiłem typka, co teraz? It's done. Where now? Grab your kit and pack well. We're sailing for Africa. Już nie gubernator. No to płyniemy, bo nie ma nic innego do roboty, tak? Jeszcze raz przypomnę sobie, bo wy już może pamiętacie, może nie. Prawie wszystkie mapy skarbów tych trzech nie znajdziemy, bo nie wysyłamy floty Kenwaya, nie bawimy się w to, bo to jest zbyt poboczne. Zbyt mało ciekawe. Wszystkie zlecenia zabójstw, wszystkie misje morskie, wszystkie stele majów, wszystkie skrzynki, wszystkie forty. Prawie wszystkie ulepszenia kawki, bo najprawdopodobniej jakiś schemat jest. Brakuje nam żelaza do jednego, a drugi jest pewnie nas schematem w mapie skarbów, więc tego no nie zrobimy, nie? Jeszcze tylko się upewnię, bo... Czy na pewno jest naprawiona? Jest naprawiona. Brakuje nam z 500 metalu. Nie mogę go kupić. Musielibyśmy pożeglować i powalczyć. Może po drodze się zbierze. Jakby też nie było, no jedni ludzie odchodzą, prawda, ale też przychodzą inni. I są to czasem zmiany na może nie lepsze od razu, ale ciekawsze. Ale na lepsze też. Często. Dobra, to co? Principe, tak? Wiemy dobrze, gdzie to jest. Po drodze zobaczymy, czy może to wydarzenie nie dzieje się. Przepłyniemy się ten kawałek. To już są ostatnie odcinki. Mogą być dłuższe śmiało też, myślę. Może nawet wjedziemy tu w jakiś kurde stateczek, zrobić małą... Przede wszystkim jak coś, to bym szukał tego metalu, żeby zamknąć temat. No to się nie opłaca walczyć. No to wydarzenie to musi być to, ale to nie chyba. To nie jest dużo pieniędzy. Często jak podpływamy do tych wydarzeń całych, to właśnie jest jakaś walka po prostu. Podpłynę chyba ostatni raz jeszcze tam, gdzie był wieloryb. Poszukamy tego metalu po drodze. Ale żeby teraz 600 zdobyć, to kurde, musielibyśmy na jakiś duży statek, jakiś konwój może. No, 80. Ale na pewno możemy zapomnieć o abordażowaniu, nie będzie mi się chciało już. Musiałby być jeden statek, który ma 600 od razu, to bym zrobił abordaż. Tu mamy nasz fort. Bo gierkę powoli kończymy, tak? Także... No tak jak kiedyś mówiłem, może kiedyś zrobimy tego streama tam, czy jednego, czy dwa, na którym może, jakbyście chcieli, jeszcze zatęsknili za tym Black Flagiem, żeby popływać, coś tu poświrować, ale to tylko zostało nam właśnie 3 mapy skarbów. Chyba z jedna gdzieś tam skrzynka w lokacji, co nie? Czy dwie, co nam uciekły pod wodą. Pamiętam o nich. I proszę ja was... Fragmenty Animusa. Dobra, tu się nic nie dzieje. Ten statek nie ma metalu. Principe. Szybkiej podróży nie ma, więc się troszkę sobie podpłyniemy tutaj i stamtąd podpłyniemy sobie już normalnie. No za daleko jesteście, żebym wam, kurde, po prostu was załatwił, nie? Za każdym razem są za daleko. Mają trochę metalu, co ciekawe. Mam 5 dych, śmieszne. Jeszcze nam brakowało. A dawaj te kurde parę dych tego metalu. Tam potrzeba było chyba 600, to tam trochę przesadzam z tym, bo mamy 180 chyba, no to... O, już po nich. No chciałem sobie wziąć metal, nie? Zajebiście, nie wiem jak... Aha, ode mnie z fortu. Ajajaj. No dobra, nic, płyniemy. Ciężko o metal w dzisiejszych czasach chyba. A co to? Coś tak w wodzie się świeci, nie? Może można przybić tam po prostu. Here's one still kicking! Who did this? It were a large vessel. The Royal Fortune. Roberts. Offered no quarter. Didn't say nothing. Whoa. Whoa. Trochę ta szkieletowa załoga by tu się przydała, muszę przyznać. Mamy to ogarnięte już. Dobra. Mimo wszystko spróbujmy po cichu. Och, chyba nie dam rady. Nie dałem rady. Może też się nie dać po cichu, jak tam ci dwaj tak będą stali, to pozamiatane. O kurwa, zauważył mnie. No, strzelaj. Chyba nie ma się co szczypać. A mogłem sprawdzić, czy faktycznie kulę odbija, nie? Ach. Nie pomyślał, już przyzwyczajony. Już ich zabijam z przyzwyczajenia. Ciema. Is it a spectre come to spook me? Ah, so the gaunt remains of a man I sent to hell. Musi być tam dalej. Kawka, dawaj, papłynie. O, sorry, captain. Oj, muszę być anonimowy, ojej. Naprawdę? Oczywiście. Take Valanza! With the yards off the wind! And we lost... Steer clear of that, Captain! Ale mamy dobry ten moździerz, nie? Patrz, jeszcze na ostatnim cypelku chyba jedzie. No. There's a device with him that needs taking. I'll have to order myself. Man the guns! There's more! Czemu desynchronizacja? Przecież nic nie zrobiłem, płynę tylko. Edward, there's cross trees on the horizon. Flying British colors. The Spanish ship's there, Captain. Doesn't be a mess if we don't hurry. All right. No bo oni do niego walą, tak? Aha. Dobra, teraz zadziałało. By Jove, Edward Kenway, how can I not be impressed by the attention you paid me? May the best of we two sing praises of the second. A merry life and a short one, as promised. How well I know myself. And what of you, Edward? Have you found the peace you seek? I'm not aiming so high as that. For what's peace but a confusion between two wars? Oh, you're a stoic then. But perhaps I was wrong about you. She might have had some use for you after all. She, of whom do you speak? Oh, she who lies in wait, entombed. I had hoped to find her, to see her again, to open the door of the temple and hear her speak my name once more. I... Talk sense, man. Oh, I was born too soon, like so many others before. Where's the device, Roberts? Destroy this body, Edward. The Templars. If they take me... Ktoś by pomyślał, że szaleniec po prostu, nie? Tak się nie przejął. tak się nie przejął tą śmiercią za bardzo też, nie? Dzięki temu. No i jesteśmy. Dobra, to odzyskaliśmy czaszkę. Roberts, czyli mędrzec. Przeniósł się pewnie do innego ciała, wcielenia. Aż nie urodzi się w odpowiednich czasach, bo tak jak powiedział, już umierając właśnie, urodził się zbyt wcześnie jak wielu przed nim, żeby móc spotkać się z tą, która czeka w ukryciu, a my ją spotkaliśmy ostatnim razem najprawdopodobniej właśnie włamując się do komputera już w Abstergo. Także wszystko zaczyna się łączyć, a my zobaczymy się w następnym, najprawdopodobniej ostatnim odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum 2 osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.